Siemaneczko, Karol Garncarz z tej strony, Galeria Echo w Kielcach na dzień przed KBN22, ze mną Artur Górski. Siemanko Artur. Cześć, witaj. Jesteśmy oboje z Tarnowa i fajnie, że chłopak z Tarnowa znów podbija polskie ringi. Starcie dwóch niepokonanych zawodników. Ty, Knockout Boxing Promotion, twój rywal Oskar Wierzejski, Tymex Boxing Promotion. Jak nastrój? Poczułeś tę atmosferkę? Atmosferka była, jak chyba widać na ważeniu, ale na koniec fajny uśmieszek. Jest dobrze. Nie ma złej krwi, jesteście czysto sportowcami, prawda? Tak, zgadza się. Czysto sportowo do tego podchodzę. Nie mam tutaj żadnych zatargów, czy Knockout, czy Tymex, czy jakaś inna grupa. Sport. I nic więcej. Konferencjer powiedział na ważeniu, że dużo się w mediach mówiło o waszym pojedynku. Ja powiem szczerze, że nie zgodziłbym się, ponieważ uważam, że starcie dwóch niepokonanych chłopaków można było zdecydowanie lepiej opakować, niż to zrobiono. Jak ty o tym sądzisz? Ja zgadzam się z tobą w 100%, a nawet więcej. Powiem szczerze, jestem nawet troszeczkę zawiedziony, bo sam myślałem, że będzie to troszeczkę bardziej, że tak powiem, rozdmuchane, no bo jak sam zauważyłeś, co nie siedzisz w świecie sportu, dwie konkurencyjne grupy, dwóch niepokonanych. Znaczy siedzę. O, wiesz, o co mi chodzi, stricte wiesz, o co. Myślałem, że to będzie troszeczkę bardziej, no jestem troszeczkę pod tym względem zawiedziony, no ale taki jest sport. Przede wszystkim szkoda. No na pewno szkoda, bo wiesz, no można to było tak troszeczkę jeszcze bardziej... rozmuchać. Tym bardziej, że wiesz, żyjemy w świecie, gdzie friki, gdzie ten szum taki medialny robi się tak naprawdę z dupy, że tak za przeproszeniem powiem. Więc fajnie, że mając do dyspozycji dwóch niepokonanych sportowców, można to było sprzedać, bo to się najlepiej wtedy sprzedaje. Ja myślę, że tak, że można to było znacznie lepiej sprzedać, no ale to już zostawiam w kwestii promotora. Podejrzewam, że ma jakiś, nie wiem, plan na dalszy rozwój. Jeżeli nie, no to no nie wiem, no zobaczymy, co oni to wymyślą. A jeśli chodzi o te frikowe organizacje, no to widzisz, ty dobrze zaznaczyłeś, dzisiaj jak nie zaczniesz świrować, pajacować na jakichś ważeniach, nie wiadomo co, no to cię nie ma i zastanawiam się, czy tak nie zacząć robić, bo powiem szczerze, że skromność, no to widzisz, taka jakaś Don Kasia coś tam powie i wszyscy o nim mówią, a tu człowiek zapiernicza całe życie i nikt o tym nawet nie powie. Jest to smutne, bo patrząc na was, na chłopaków, którzy, tak jak mówisz, trenują, zapierniczają całe życie, tych wyświetleń nie zrobi się, znaczy mam nadzieję, że nasz wywiad zrobi jak najwięcej wyświetleń. Mam nadzieję. Ale wiesz, o co mi chodzi, że nie. Niestety to gdzieś zanika, a im więcej szumu i więcej tak naprawdę patologii tak zwanej, no to się najlepiej niestety sprzedaje. No niestety tak dzisiaj jest, no nie wiem, zastanawiam się, co tu dalej robić, no bo widzisz, no sam nie wiadomo, co tu robić, czy trenować, czy pajacować, czy w ogóle przestać. A nie każdy też jest Tomkiem Adamkiem, żeby to nazwisko elektryzowało. No dokładnie, no na początku kariery to raczej nikt nie elektryzuje, raczej trzeba budować, jest to żmudne, ciężkie, można zacząć pajacować i troszeczkę sobie umilić, ale nasze miasto, Tarnów, nie pomaga w tym żadnym wypadku. Niestety. No to musimy tak zrobić w takim razie, żeby Tarnów też pomógł. Trenujesz na co dzień, rozmawialiśmy wcześniej, w Lisiej Górze. Z kim, pod czyim okiem się przygotowywałeś i jak te przygotowania minęły? Trenuję w Lisiej Górze pod okiem trenera Adama Wójcika. A siedzi tam troszeczkę w cieniu kamer. Przygotowania były bardzo długie i ciężkie, bo miałem, że tak powiem, galę, miałem wystąpić na gali wcześniej, która się nie odbyła z przyczyn tam jakichś, nie wiem, organizacyjnych, więc mój okres był bardzo długi i bardzo ciężki. Przesparowałem, kurczę, rund do walki jako pas mistrzowski, więc myślę, że przygotowany jestem na pewno bardzo, bardzo dobrze, jak nie najlepiej do tej pory w mojej karierze. Nie boisz się, że możesz stracić te 0 w rekordzie? Nie boję, no taki jest sport, trzeba podejmować wyzwania, słuchaj, jak teraz to wygram, to myślę, że będzie lepiej. Że jakoś, że tak powiem, ten balonik zacznie wokół mnie rosnąć, a jak nie, no to dalej będę się zastanawiał, co dalej z tym robić. I jak wygląda twoja sytuacja kontraktowa z Knockoutem? Dobrze, no jesteśmy podpisani na dość długi okres czasu, no i zobaczymy. Jak ci się żyje w Tarnowie, jeszcze tak na koniec zapytam? Powiem ci szczerze, że ciężko, jeśli mam być szczery, bo miasto mi się podoba, no bo to jest rodzinne miasto, spokojne, ale nie daje jakichś możliwości rozwoju. Jeśli chodzi o jakiś sport, totalna klapa, ja znam bardzo dużo chłopaków sportowców, którzy po prostu odpuścili. Z Tarnowa byli naprawdę dobrzy, no bo nie było się gdzie rozwijać, a wyjeżdżać gdzieś do obcego miasta, próbować i tak dalej, przebijać. Szkoda, że właśnie nie można u siebie tego rozwijać. No nie ma takiej możliwości, trzeba próbować i naprawdę wiele wyrzeczeń poświęcić, żeby cokolwiek osiągnąć, żeby wejść na jakiś pułap. Artur, dzięki bardzo za rozmowę, życzę powodzenia jutro, żeby ta kariera rosła i żeby ten balonik coraz większy był. Jasne, dzięki wielkie.